Każdy z nas chciałby mieć mocne i zdrowe zęby. Czasem trzeba je zastępować implantami. Jedno z praktycznych pytań brzmi, jak wydłużyć czas ich użytkowania. Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi materiałami do produkcji implantów z nanostrukturą prowadzi Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej. Rozwój nanotechnologii i nanomateriałów wpływa na poprawę komfortu życia. Coraz więcej z osiągnięć tej dziedziny nauki czerpie przemysł. Uczelnia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom firm i pomaga im wdrażać innowacyjne rozwiązania. By zakupić nowoczesną aparaturę badawczą, Politechnika pozyskała dotację z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dyfraktometr rentgenowski z bazą danych umożliwia badanie właściwości i struktury nanomateriałów. Dobór materiału o odpowiednich parametrach pomoże zwiększyć wytrzymałość i biokompatybilność implantów. Z kolei aparat do wyznaczania kinetyki sorpcji gazów jest wykorzystywany w poszukiwaniu nowych źródeł energii. Za jego pomocą naukowcy opracowują m.in. nowe materiały do baterii wodorkowych. Nanotechnologia już wkroczyła w nasze codzienne życie.